Ruszamy! Czerwony traktorek gotowy jest. Najlepiej jak może, pracować chce. Nie jest największy, lecz najdzielniejszy. Czerwony traktorek, hej, hej! A razem z nim zobaczysz tu przyjaciół jego stu. Czerwony traktorek, rusza już! Czerwony traktorek, domek na drzewie. Ach, ale okropnie leje, jak ja pojadę na łąkę. To chyba nie jest najlepszy pomysł, dopóki pada. Po co na łąkę? Żeby wybudować tam kryjówkę. Bardzo chciałbym poobserwować przylatujące do naszego lasu ptaki, ale chyba nie zdążę. Ptaki nie latają podczas deszczu, Adamie. Na pewno zdążysz się przygotować. Ale okropnie pada deszcz! No nie! Dzisiaj mieliśmy spać sami pod namiotem. Może wkrótce przestanie. Ale trawa będzie mokra. Znajdziemy jakieś suche miejsce. Nie, nie pada. Super! Czerwony traktorku, wszystko spakowałem. Ruszamy! Chciałbyś nam pomóc, Eryku? Nie, chyba poszukam spokojnego miejsca i poćwiczę ruszanie i zatrzymywanie łazika. To nie jest zły pomysł. Może zaoszczędzi ci kilka guzów. Zatem życz mi szczęścia. Zajrzyj potem na łąkę, to zobaczysz moją kryjówkę. Zajrzymy! Spokojnie. Tak, zaczynam mieć nad nim kontrolę. Pada mnie! On chyba już nigdy nie będzie panował nad tym swoim kładem. Tutaj jest idealnie. Będę miał stąd świetny widok na cały las. Dobrze, zaczynamy! Cześć, Adamie! Co tu robisz? Wybuduję tu kryjówkę, z której będę mógł obserwować ptaki przylatujące do lasu. Czasem pojawiają się bardzo rzadkie gatunki, wiecie? Kryjówkę? Tak jak powiedziałem. Miejsce, z którego można obserwować ptaki tak, żeby one nas nie widziały. Czyli domek na drzewie? Tak! Wybudujemy coś w rodzaju domku na drzewie. Może zanocujemy w tej kryjówce? Nie będziemy mieć problemu z mokrą trawą i będzie z niej piękny widok. Chyba moglibyśmy, ale ja nie poproszę. Oj tam, jesteś lepsza w proszeniu. O co chodzi? Ania chciała wiedzieć, czy... To Marek chciał. Oboje chcieliśmy nocować w twojej kryjówce, jak już będzie gotowa. Moglibyśmy, Adamie, proszę. Wiecie co? Pomożecie budować, a potem, o ile wasi rodzice pozwolą, będziecie w niej spali. Tak! Powiedz, co mamy robić? Przede wszystkim musi wyglądać jak drzewo, żeby ptaki się nie bały. Taki kamuflaż? Tak jest! Potrzebujemy trawy, gałęzi i wszystkiego, co może nas ukryć. Zajmiemy się tym! Tak, zostaw to nam! Teraz już lepiej hamuję. Co ty wyprawiasz? Nie widzisz, że wędkuję? To hałaśliwe, to coś wystraszyło mi ryby. Ja też o mało zawału nie dostałem. Przepraszam, nie wiedziałem, że tu jesteś. Właśnie ćwiczę zatrzymywanie i... Ale ja jestem tutaj, więc jedź ćwiczyć gdzie indziej. Byleby dalej ode mnie. Ciągle tu jesteś? Wrzuciłeś mój kapelusz do wody. O, poddaję się. Jeśli mi go wyłowisz, to zostawię cię w spokoju. O, zrobię wszystko dla odrobiny ciszy. Adamie, czy tyle wystarczy? Już chyba wystarczy. Tak, musimy ją teraz zakamuflować. Wygląda lepiej, niż sobie wyobrażałem. Popatrzcie! Wygląda jak wieża zamku. Możemy tam wejść? Dobrze, ale ostrożnie. Ale niesamowity widok. Adam z łatwością zaobserwuje ptaki i ich... No co tam chce? Ich przylot. O co mu chodzi? Kiedy tutaj robi się zimno, ptaki odlatują do ciepłych krajów na wakacje. Wracają do nas na wiosnę, kiedy zima się kończy. Jak się podoba? Jest super! Dzięki, Adamie!
Jadę odstawić przyczepę i zabrać kilka rzeczy do obserwacji. Uważajcie na siebie i nie zapomnijcie o torbach. Dzięki, Adamie. Do zobaczenia. Pa, Adamie. Pa, traktorku. Tak, tu jest chyba spokojnie. Nikogo nie widać i sporo miejsca na ćwiczenia. Idealnie. Spokojnie, łaziku, nie rozkręcaj się. Dobrze, teraz ćwiczymy zatrzymywanie. Udało się, łaziku. Prawie. Chyba będę musiał wprowadzić zmiany. On znowu spadł. Ale tu jest fajnie. Nie widzi nas. Czekaj na mnie. Mieliśmy poćwiczyć, ale razem. Uważaj na to drzewo. Uwaga, Aniu. Łazik pędzi prosto na nas. Co my teraz zrobimy? Ojej. Czy musiałeś przywalić w to drzewo? Mam nadzieję, że jesteś cały. W porządku? Tak, dobrze. Jedną chwilkę. Poczułaś to? Co? Jedna z nóg jest złamana. Musimy zejść. Nie ma jak. Drabina też połamana. Pomocy! Eryku! Skąd znasz moje imię? Chwila. Drzewa nie mówią. Jesteśmy na górze! Jak weszliście na to drzewo? To nie jest drzewo. To kryjówka Adama. Bawiliśmy się na górze, a teraz nie mamy jak zejść. No tak. Jeden moment. Stary Eryk was uratuje. Proszę pa... Ojejku. Chyba jednak porządnie uszkodziłeś tę kryjówkę. Nie bójcie się! Ściągnę was! Gdzie jest Adam w takiej chwili? Patrz! To Adam i czerwony traktorek! Adam nas uratuje! Adam! 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 Hej, a co to? To Marek i Ania! Chyba coś się stało z kryjówką. Widzisz to, traktorku? Ruszamy! Nic z tego nie rozumiem. Nogi wkopałem bardzo głęboko w ziemię. Szybciej, traktorku! Zobaczyli nas! Możemy być spokojni! Szybko, Adamie! Ona zaraz runie! Zabierz łazika, Eryku! Jedź! Jedź! Już! Dobra robota, traktorku. Teraz spróbuj jeszcze pchnąć. Może uda się wyprostować. Wspaniale! Dasz radę tak trzymać? Adamie, to moja wina. Uciekł mi łazik. Uderzył w kryjówkę. To był wypadek. W porządku, Eryku. Gdzie jest drabina? Złamał też drabinę. Trzymajcie się! Traktorek już podtrzymuje nogę kryjówki, a ja bardzo szybko naprawię drabinę. Dzięki, Adamie. Dziękujemy ci, czerwony traktorku. Eryku, połóż obie części drabiny na ziemi, a ja zwiążę je tą liną. Możecie schodzić. Uważajcie. Ostrożnie. Uratowałeś nas. Z małą pomocą traktorka. Gotowe. Wytrzyma na razie. Świetna robota. Jestem z ciebie dumny. Przepraszam wszystkich. Wszyscy są cali, więc nic się nie stało. Ale co z kryjówką? Co z ptaszkami? Chyba wszyscy mamy już dosyć tych przygód na dzisiaj. Rano naprawimy kryjówkę i będzie czas na obserwację ptaków. Wersja polska Studio Sonika. Reżyseria Magdalena Gnatowska. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk Anna Żarnecka. Kierownictwo muzyczne Marek Kleisler. Wystąpili Klaudiusz Kaufmann, Janusz Wituch, Patrycja Soliman, Andrzej Gawroński, Bartłomiej Topa, Dorota Furtak i Agnieszka Kudelska.